Witajcie na naszym poranku rozwojowym czwartkowym, ostatnim przed weekendem, a w sumie jednym z ostatnich z trzech archetypowych, czyli z naszego cyklu 40 archetypów mamy jeszcze dzisiaj i będziemy się spotykać jeszcze w poniedziałek i we wtorek. I robimy wielkie zakończenie we wtorek, 5 maja, będzie ostatni archetypowy live. Dzień dobry, Agata, Renata, Asia, dzień dobry. Fajnie, że jesteście. Patrzę na Facebooku. Cześć Ola, Kasia. O, jest i Agata. Aga. O, i Agatka dzisiaj na żywo. Super. Karolina Czarnecka. Ojku, nie czytam nazwisk. Nie czytam. Sorry. To tak czasami po prostu mózg idzie szybciej niż się chce. Tak a propos dzisiejszej karty, która mówi o panowaniu i ogarnianiu takich rzeczy. Dzień dobry, Monika. Słuchajcie, dzisiaj ja myślę, że taka jest karta dobra akurat na weekend do rozważania i do analizowania jej u siebie. A Agnieszka pisze, dzień dobry, tańcząco, super. Dzień dobry, Emi. Pokażę Wam kartę. To jest karta konia, który jest w takich, można powiedzieć, cieniach. On stoi sobie w cieniu, pod drzewem, tak też to jest opisane, gdzieś tutaj tego nie widać. Ale główny, jakby taka emanacja tej karty, chodzi w niej o taki spokój, spokój umysłu, opanowanie i cierpliwość. I cała historia trochę wokół tej karty jest historią klaczy, która oddziaływała na stado w taki prawie niewidoczny sposób. I przez to przekazuje główną taką myśl, która jest, czyli takiej mocy opanowania, spokoju i siły. O, dzień dobry, Krysia, Marta, Danka, Magdalena. Dzisiaj Was widzę dużo i aktywnie. Agata pisze, że piękna karta. Ja jeszcze będę pokazywać i będę wracać. O czym ona mówi? Ona mówi trochę w ogóle o też o przywództwie. I ja od razu dla tych osób, które mówią jakby ja i przywództwo, albo w ogóle ja i lider, to nie, to chcę Wam powiedzieć trochę, jak ja patrzę w ogóle na hasło lider. Mam takie poczucie graniczące z mocnym przekonaniem, że liderem jest każdy człowiek, nie? Że sam to, jak mówimy w ogóle o takim procesie dojrzewania i stawaniu do różnych życiowych ról, to jest stawanie do niczego innego, jak do bycia liderem. To, co się miesza, że lider się łączy z tym, że nie wiem, zarządza ludźmi, ma pod sobą dużo ludzi, albo jest politykiem, albo coś w tym stylu. A to są dwie oddzielne rzeczy, bo można być liderem i nie być menadżerem, czyli na przykład nie być szefem ludzi i nic z nimi nie robić. A są też odwrotne przypadki, z którymi ja czasami mam do czynienia, jak zaczynam pracować z końmi, że ktoś jest menadżerem, ma bardzo dużą odpowiedzialność pod sobą, ale zupełnie nie ogarnia i myli się ta rola jakby liderska. Rola liderska, można powiedzieć, że jest czymś, czego się nie da hierarchicznie komuś dać. Czyli w pewnej swojej esencji jest tym, co się robi przez to, co się daje. Nie? Czyli to jest zupełnie takie jakby zależne od własnej woli, od własnej decyzji i można mieć bardzo dużą odpowiedzialność i na pewnym poziomie odmawiać w ogóle wejścia w pozycję lidera i to jest dużo częstsze paradoksalnie niż się
wydaje. To takie zastrzeżenie, jakby na hasło lider to wszyscy chcieli uciec, bo gdzie ja lider, nie? Każdy dorosły człowiek jest liderem, ale może się do tego nie stawiać, tak? Czyli może w swojej jakby gdzieś konstrukcji nie chcieć podejmować tych ról, które są wymagane czy związane w ogóle z dojrzałością. To jak najbardziej, nie? Mamy tutaj pełną możliwość. I teraz jaki jest dar tej karty? Pokażę Wam ją jeszcze raz do refleksji. Ja sama zrobię sobie łyka kawy. Jakoś pyszna jest dzisiaj. Jaki jest dar? Dar jest taki, że z jednej strony my trochę jesteśmy przyzwyczajeni, jak myślimy sobie właśnie o takim ogarnięciu i byciu właśnie liderem, że to jest takie bycie alfa i te osoby, które są takie bardziej właśnie może są i zauważane i promowane i szybciej powiemy, o, to taki lider, nawet jak się patrzy na konie, to jest jakiś taki koń, który robi duże zamieszania, wszystkich przygoni z lewej na prawą, no to, że lider, nie? Że jest takie pierwsze jakby skojarzenie. Jednak wyobrażenie tego, że alternatywa jest możliwa, jest prostsze niż się wydaje. I to jest właśnie dar tej karty, że wystarczy, żeby sobie wyobrazić, nie? Czy chciałabyś podążać za kimś, kto odgania cię od siana, czy za kimś, kto poprowadzi ciebie na przykład do źródła wody i pokaże, że można z niej się napić. Nie? I to jest trochę otwarcie się w ogóle na trochę inne myślenie o przywództwie i w ogóle jako ludzie bardzo tego potrzebujemy, że nie tylko takie właśnie dominujące, często napięte, alfa styl jest nam potrzebny w rzeczywistości jakiejkolwiek, tylko właśnie taki opanowany, spokojny, który on jest też bardzo wymagający, bo to się tak wydaje, że spokojny i opanowany, no to oznacza, że jest mama w cieniu, stoi mama i mama o wszystko zadba. To nie do końca tak w relacjach między dorosłymi, ale jest to na dużo niższych energiach, a jednocześnie bardzo czuwający sposób bycia. I teraz jakie jest wyzwanie z tym związane, że żeby w taki sposób być z innymi, to bardzo ważne jest właściwie konieczne, najpierw zarządzanie odpowiednie sobą. Nie da się w sposób taki opanowany wyjść do innych osób, też do ich różnych wewnętrznych dramatów, ich reaktywności i zadbania o niej, jeśli wewnętrznie jest trudno. Czyli ta jakość, i teraz nie mówię tak ogólnie, nie, że jak ktoś ma, nie wiem, zdarza mu się trudniejszy moment, to nigdy nie może być opanowany, tylko chodzi o to, że nie będzie opanowany, jak mu się zdarza trudniejszy moment. To trochę też tutaj temat samoregulacji się kłania, zaraz o nim powiem, na którym się wiele osób wykłada. To jest bardzo coś dostępnego, co zwiększa możliwości bycia opanowanym. Czyli to jest, znowu zobaczcie, można być liderem na zewnątrz, ale też bardzo ważne jest, żeby być liderem dla swoich wewnętrznych części. I jak teraz pracujemy właśnie w programie W drodze do prawdy, który też dotyka nieświadomości, w ogóle struktury jej, co nam wszystko jest, jakie części, no to się okazuje, że mamy przeróżne części w sobie, które też mają różne głosy i te części czasami chcą różne rzeczy. Na tym polega ten słynny konflikt wewnętrzny, nie? Że jedna część chce coś innego, a druga część chce coś drugiego. No i też trzeba jakby gdzieś w ogóle zauważyć, nauczyć się zauważać tych konfliktów, zauważyć taką swoją jakby wewnętrzną dynamikę i ją po prostu zarządzić, stać się jakby liderem dla siebie. O, witaj Sybilia, Agnieszka, Sylwia jeszcze się pojawiła, fajnie, witajcie dziewczyny. Bo dlaczego jakby opanowanie jest w ogóle bardzo ważnym takim miejscem w relacjach i ze sobą, i z innymi.
Jest coś takiego, ja zauważyłam, że teraz dosyć dużo się tego pojawia, w ogóle bo o autentyczności chwilę. Autentyczność ma dobre karty, chcemy być autentyczni, pojawiają się społeczności, które chcą być w całości autentyczne, tylko jest jedna mylona koncepcja w moim odczuciu. Tak, jest takie rozumienie, że autentyczność oznacza właśnie pokazanie wszystkich swoich ukrywanych uczuć, impulsów, bez żadnych ograniczeń jakby na zewnątrz. I tak, to ten taki początkowy haj, można powiedzieć, to jest taki początkowy haj wolności, który bardzo szybko może się przerodzić właściwie w trudną wymianę między ludźmi, która bardziej ona może będzie przypominała walkę kotów niż ducha autentyczności. Bo do dobrej wymiany autentycznej właśnie potrzebna jest ta jakość tego opanowania i cierpliwości, która jest w tej karcie, bo to jest ten środek, który pozwala jakby zachować równowagę. Z jednej strony nie wyprzeć tego, co się we mnie dzieje, bo to jest taka droga, że skoro nie mogę tego pokazać, no to znaczy, że muszę to wyprzeć. I jak tu być autentycznym, nie? I z tego wynika taki częsty problem, że ludzie właśnie chowają się bardzo głęboko pod wieloma maskami, bo nie mogą ich natychmiast pokazać, tych części siebie. No ale nie mogą pokazać, bo jakby wszystko pokazali, to by się zaczęła różne inne problemy. No i właśnie ten stan tego opanowania, to jest taki stan energetyczny, w którym mam kontakt ze wszystkim, co się we mnie dzieje, ale jednocześnie nie podlegam takiej automatycznej presji wyrażenia wszystkiego w sposób jakiś taki może niekontrolowany, niedojrzały, tylko jest to taki proces z zarządzania, można powiedzieć, sobą w tym momencie. Odczuwam na przykład jakąś emocję, patrzę skąd ona pochodzi, sytuacja może się dziać, tak? Ja jeszcze nic nie robię. Oczywiście momentami to się dzieje dużo szybciej, momentami też nie ma czasu na to, żeby to zrobić, ale to jest właśnie ta jakość. Ona się też nazywa w pracy z ludźmi bardzo technicznie, bo to jest nic innego jak tak zwana stopklatka. Czyli jest takie miejsce pomiędzy bodźcem a reakcją. I to jest właśnie to miejsce. I to można ćwiczyć. Na początku jest to pewien rodzaj też takiej wewnętrznej presji, zwłaszcza jak się czuje dużo więcej. Nie? Jak się zaczyna zauważać, że na przykład na daną sytuację ona mnie niepokoi i odczuwam lęk, ale jednocześnie widzę, że jest część mnie, która się cieszy i odczuwa ulgę. W tym samym czasie na tą samą sytuację. Takie rzeczy są jakby jak najbardziej możliwe. Potrafimy odczuwać nawet uczucia z czterech kategorii na tą samą sytuację. I oczywiście jedno jest tak standardowe takie odczuwanie jest takie, że czujemy tą, która jest największa, ale niekoniecznie to jest ta, za którą na przykład warto poprowadzić działanie. Więc to, co się robi na przykład w takim też pracy nad sobą, to się zauważa tą główną, później się patrzy, czy tam jeszcze jakieś się mietlą. I widząc już wszystkie, na przykład się podejmuje, jakby idzie się za ruchem tej emocji, która jest adekwatniejsza w danym momencie, którą czuję też, że ona mnie poprowadzi dużo bardziej konstruktywnie, lepiej dla mnie i lepiej dla otoczenia. I to można zrobić dzięki tej stopklatce. O, Małgosia pisze, o, brakowało mi tej karty w układance. Cieszę się bardzo, bo mam poczucie, że to jest bardzo, bardzo praktyczna umiejętność. Nie? Zobaczcie, część kart jest takich, które poruszają głębiny, gdzieś tam dotkną ważnych punktów i niosą. A są też takie karty, które po prostu, no właśnie, trochę jakby jak taka spójne mosty, drogi między pozostałymi kartami mówią, ale to jest taka jakość, która pozwala w fajny sposób się na przykład komunikować i ze sobą, i z innymi, nie? I
im częściej jesteśmy w stanie być w tym miejscu, to jest, można powiedzieć, oznaka dojrzałości. Na przykład dzieci w ogóle nie potrafią być, albo bardzo trudno im jest w tym miejscu. To przychodzi z dojrzewaniem, ta możliwość opanowania. I jak przypomnicie sobie osoby, które mają tą jakość, to podejrzewam, że przypomnicie sobie też to, że bardzo dobrze się czujemy przy takich osobach. I to tylko, czego nie można mylić, to z osobami, które nie są w kontakcie ze sobą. Bo to nie jest karta, w której się odcięłam od wszystkiego i we mnie już nic nie płynie i nie żyje, i że właściwie wszystko jest we mnie obojętne i ja jestem z tego powodu bardzo opanowana. Jakby no, można wyglądać dosyć dobrze opanowanym w tym momencie, ale to jest taki stan oderwany w ogóle od rzeczywistości. Natomiast opanowanie jest w, można powiedzieć, maksymalnie możliwym kontakcie z rzeczywistością, nie tylko na zewnątrz, ale też w środku, ale stanie w takim, taki obraz, który teraz do mnie przyszedł, to jest tak jakby czuć w swoje, nie wiem, jakieś takie wewnętrzne stada koni, które tam część bryka, część się pasie, część coś robi i ogarniać je, być z nimi w kontakcie, ale jednocześnie bez konieczności impulsu natychmiast pójścia za nimi. Bardzo często to jest taka pułapka trochę odejścia od tego miejsca i to różnie. Czasami to się dzieje na po prostu w dojrzewaniu jakiejś osoby naturalnie, ale czasami to się widzę, że dzieje w momencie, kiedy coś zaczyna się rozwijać. Przyjeżdża na jedne warsztaty i na drugie i zaczyna czuć, że ten rozwój to jest właśnie takie ożywienie tego swojego wewnętrznego ogrodu. I w wielu sytuacjach, które wydawały się proste, przestają się być takie proste, bo nagle się czuje taką swoją żywotność wewnętrzną i wtedy jest chęć trochę, no to może niekoniecznie, jakby nie, to trochę takiego ucieczki od czucia tego wszystkiego. Na szczęście to jest tylko początkowa faza. Później właśnie im bardziej się praktykuje tą możliwość bycia w tej stop klatce, tym mniejszą presję się odczuwa. Więc to jest tylko taki początkowa faza, a później to się robi nic innego, czyli facylituje się to. Nie? Czyli słowo facylitacja jest ułatwianiem, właściwie ułatwianiem też rozmawiania z jakąś tam swoją wewnętrzną głosowością. Ale ja też jestem facylitatorem, czyli to, co robię na zewnątrz dla ludzi, jest dokładnie tym samym, co robię jak na przykład wewnętrznie, tylko to robię po prostu z ludźmi, którzy są dookoła, czyli pomagam sfacylitować proces, który się dzieje, nie? Czyli trochę spojrzeć na to, co się pojawia i nie być w tej takiej automatyczności reakcji na coś, tylko w wyborze, czyli dokładnie w tej stop klasy. To jest bardzo ważny punkt w rozwoju osobistym, żeby to łapać. Co jest jeszcze tutaj ważne, żeby to było w ogóle możliwe, żeby nie podlegać też takiej automatyczności reakcji na tą presję, to trzeba się nauczyć wytrzymywać tą energię. Z jednej strony ona się powiększa w pewnym momencie, ale są też momenty, kiedy ją trzeba siebie wypuścić i trzeba się nauczyć właśnie te fale energetyczne, czyli konserwować sobie energię w pewnym momencie, kiedy ona się podnosi, a ją utrzymuje, ale też pozwolić jej odpłynąć. I to widzę często, jak pracuję na przykład z osobami, które działają bardzo dużo w świecie, to są menadżerowie, ale też, nie wiem, artystyczni fotografowie, którzy jeżdżą z planu filmowego na świecie tu i tu i tu. I są dużo w tej takiej energii, działamy, robimy, wszyscy są zawolni dla nich, nie? Bo nie mają właśnie takiej energii jakiejś wewnętrznej lub napięcia, bo to różnie bywa. I to właśnie nad czym pracujemy, to nad taką umiejętnością tej ich naturalnej energii, którą mają, tak przekierunkowywania, żeby ona nie miała przymusu być wyrzucana w kółko na zewnątrz,
bo to po pierwsze grozi wypaleniem, po drugie grozi napięciem w relacjach z najbliższymi osobami, z którymi się współpracuje. Natomiast osoby, które nie mają takiego temperamentu, uczą się trochę odwrotnej, w odwrotnym kierunku, czyli właśnie przytrzymywać tą energię, nie wypuszczać jej tak od razu. Ale jakby gdzieś jedni i drudzy mogą to jak najbardziej zrobić bardziej w świadomy sposób. I efekt to jest takie strasznie fajne w tym, że efekt jest taki, że to jest zaraźliwe. Nie? Czyli im więcej jesteśmy w obecności osób, które potrafią być obecne, mają opanowanie wewnętrzne i spokój, tym łatwiej nam samym się też opanować, wejść w spokój i tą jasność. Bo dlaczego to też jest takie ważne? Że ta taka jasność działania i takie poczucie, że ja wiem, co chcę zrobić, właśnie wynika nie z takiego, czasami to intuicja jest tak źle rozumiana, że intuicja to jest coś, co tak przyszło, jedna myśl, nie wiadomo skąd, i ja za nią od razu idę. Bardzo często intuicja jest właśnie, wyłania się ze świadomości odczuwania bardzo dużej wielogłosowości wewnętrznej, ale z tej wielogłosowości jakby wysuwa się w tym procesie coś, co jest tym najważniejszym krokiem. Nie? I to jest bardzo przydatny jakby taki stan w relacjach z innymi ludźmi, tak? Czyli żeby właśnie tą autentyczność w odpowiedni sposób nią zarządzić, nie? Żeby w odpowiedni sposób zebrać to, co jest dla mnie ważne, i sprawdzić, w jaki sposób ja chcę to wyrazić, żeby to było też dobre na zewnątrz, ale jest to też bardzo ważny stan w zarządzaniu swoimi wewnętrznymi właśnie światami, tak? Czyli też w rozwoju osobistym. I samoregulacja, to trochę wspomnę jeszcze o tym, bo samoregulacja jest właśnie takim zarządzaniem też swoim w ogóle układem nerwowym, w ogóle zobaczeniem, my mamy taki układ nerwowy, który jest w sferze komfortu i w momencie, kiedy wychodzimy trochę do ludzi, to nam się włącza układ nerwowy odpowiedzialny za takie zaangażowanie społeczne, za uczenie się, za bycie w relacji i aktywuje nam się trochę, podnosi nam się ta część układu odpowiedzialna właśnie za to, że jesteśmy w relacjach. Trochę jest czasami to nawet momentami może być dyskomfortowe, ale jeszcze tak jakby w normie. Natomiast jak tego jest bardzo dużo, też właśnie różnych interakcji między ludźmi, no to ten układ nerwowy nam zaczyna wysyłać pierwsze sygnały tak, o tym, że jest za dużo, że zaczynamy być zmęczeni i jeśli nie wycofamy się do jakiegoś odpoczynku z tego, no to włączają nam się takie układy bezpieczeństwa, czyli albo zaczynamy wchodzić w walkę, albo zaczynamy wchodzić w ucieczkę i pojawia się w ogóle napięcie. I czasami to jest mylone w ogóle, nie? Że ktoś, kto ma podwyższoną energię i jest uważany za kogoś, kto ma wysoki jakby taki temperament, jest po prostu w napięciu. Jak się nauczy sposobów, żeby siebie regulować, to natychmiast okazuje się, że temperament zniknął, już nie ma temperamentu, ktoś jest jakby w opanowaniu, nie? Więc tu też ważne, żeby nie mylić tych, wiecie, takich pozycji bardziej dynamicznych z pozycjami bardziej opanowanymi, jeśli chodzi o układ nerwowy, bo u każdej osoby ten układ nerwowy potrafi zrobić takie górki, dołki 10 razy w ciągu dnia i to jest jeszcze co innego. Ten stan opanowania jest niezależny od tego trochę, co się dzieje z naszym układem nerwowym, chociaż w tych takich stanach, które już graniczą z zamrożeniem, czyli jesteśmy tak bardzo już w walce, odcina nam się percepcja. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć już wielu głosów, nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy dojrzeć, więc na pewnym poziomie to jest też połączone po prostu, nie? Patrzę jeszcze, czy coś piszecie, nie? Emi pisze,
bardzo dla mnie dzisiaj ta karta. I to możecie w sobie pielęgnować właśnie pamiętając o stop klatce. I dla mnie najbardziej pomaga te określenie, jak myślę sobie o tym opanowaniu. Czyli pojawiają się we mnie różne głosy, ja je zbieram, czyli głosy w sensie to, co myślę, pojawiają się pewne odczucia, pojawiają się intuicje, to mogą być z różnych kanałów rzeczy. I później w tej stop klatce na przykład zastanawiam się, co chcę z tym zrobić. A jeszcze oczywiście odbieram to, co jest z rzeczywistości. Na początku, jak ja zapraszam kogoś do pracy z tym, to ja właściwie namawiam do tego, żeby zrobić sobie wieczorem dopiero stop klatkę. Oczywiście można próbować w ciągu dnia, ale to pomaga, jak się siada z notatnikiem rozwojowym i próbuje się trochę zebrać swój dzień. Dlatego, że na początku jest bardzo ciężko być w tej stop klatce jednocześnie, jak się działa. To trzeba się tego trochę nauczyć. I te wieczorne takie zastanawianie się powoduje, że później ta stop klatka włącza się w relacji. Też na przykład z innym człowiekiem, nie? Czyli coś się dzieje, ja w trakcie rozmowy mi się pojawia różne odczucie, różne scenariusze wewnętrzne i ja świadomie wybieram, nie? Czyli to jest świadome jakby działanie jest dzięki temu, że ja na przykład porównuję pewne scenariusze, a nie działam automatycznie. Monika pisze, fajnie się słucha o tym wszystkim. Teraz mam nadzieję, że jeszcze oprócz słuchania będziecie praktykować przez weekend stan właśnie tej stop klatki, opanowania tego miejsca zarządzania sobą wewnętrznie, ale też z tego miejsca zarządzania jakby sytuacją, relacjami z innymi. To jest takie miejsce, które jest potrzebne i w relacjach z dziećmi, i w rodzinie, i w pracy, i w stosunku do własnego szefa i pozwala właśnie wybalansować te zamieszanie, jak pozostać autentyczny, a jednocześnie budować, a nie niszczyć w relacjach, nie? Więc jest w ogóle mój podcast na ten temat o autentyczności chyba, jak on się nazywa? Czy autentyczność oznacza mówienie wszystko, co ma się na myśli, czy coś w tym stylu, nie? Czyli czy taki, czy to... I tam trochę też rozszerzam ten temat, jak Was interesuje, ale ta jakość jest właśnie tej stop klatki obecności potrzebna, żeby nie odciąć się od siebie, a jednocześnie nie wypluć z siebie wszystkiego, co jest w głowie czasami bez ładu i składu na kogoś. O, Agnieszka pisze, uważność. Tak, jak najbardziej. Jest to uważność i też ten miejsce takiej właśnie zatrzymania się do tego, żeby zebrać w sobie to, co się dzieje. No dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Ja Wam życzę wspaniałego weekendu. Dla wszystkich osób, które słuchają też później, ale też dla Was, zapraszam Was do nadrabiania tych kart, które i tych jakby poranków, których jeszcze nie słuchaliście. Są posty też na fanpage'u, zwłaszcza na Facebooku, w których zapraszam do tego, żeby wymienić swoje ulubione odcinki z całego naszego tutaj już, tak, 38 spotkań było. I napisać w ogóle, co Wam to wniosło, co Wam to dało i z tego trochę nam wychodzi już pomysł, co będziemy robić potem, bo też chcę, żebyśmy się spotykali raz w tygodniu, ale jeszcze cały koncept tych spotkań się krystalizuje trochę z czytania Waszych też potrzeb, pomysłów i tego, co Wam najbardziej wniosły te poranki. Buziaki Renata, Sylwia pisze, świetna karta, idealna na weekend. Kata pisze, dzięki, wspaniałego weekendu. Okama pisze, ważne nauczyć się rozróżniania tych głosów. No to jest ważna umiejętność, ale właśnie ta stop klatka jest potrzebna, żeby w ogóle to zacząć. A Zuza pisze, ciężko wybrać. Możesz napisać więcej niż jedno. Albo napisać ogólnie.
Dobra, uciekam. Buziaczki.